Widzowie nie wytrzymali 10 minut tego filmu. Film tak przerażający, że ludzie wychodzą z kina. Orgia przemocy. Ludzie mdleją i wymiotują na Terrifier 3. Na portalu Bloody Disgusting czytamy, że podczas brytyjskiej premiery filmu aż 11 osób wyszło z kina. 9 z nich obejrzało tylko pierwszą scenę filmu, a jedna z tych osób musiała zwymiotować. Te wszystkie komentarze twórca filmu Damien Leone puentuje jednym zdaniem. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Obserwuj ten kanał po więcej takiego kontentu. Terrifier to film, który już w 2022 roku wywołał ogromne kontrowersje. Już wtedy na seansach pojawiły się omdlenia, odruchy wymiotne i ludzie masowo opuszczali kina, a przynajmniej tak mówiły media. Właśnie obejrzałem Terrifier 2. To był niesamowity krwawy bałagan. Facet ze mną zemdlał i upadł na mój fotel. Inny facet wyszedł, ponieważ nie czuł się dobrze, a potem słyszałem, jak głośno wymiotuje w łazience. Celem Terrifiera od samego początku było stworzenie filmu tak mocnego i tak obrzydliwego, że Hollywood nigdy nie miałoby odwagi, żeby go wypuścić. To właśnie dzięki temu film miał się wyróżnić na tle hollywoodzkich produkcji. Jak sami dzisiaj widzimy, plan się udał aż za dobrze. Terrifier 2 zwrócił się w ciągu 24 godzin i zarobił ponad 5 milionów dolarów. Twórca filmu postanowił, że zrobi trzecią część i jeszcze bardziej podniesie poprzeczkę. Przyszła pora na Terrifier 3. Twórca od samego początku twierdził, że będzie to produkcja dużo mocniejsza od dwójki. Jak sam powiedział, jeśli myślałeś, że rządy terroru Klauna Arta w części drugiej były ekstremalne, to jeszcze nic nie widziałeś. Twórca wyznał, że żadne studio nie zgodziło się na stworzenie tego filmu po tym, jak zobaczyli scenariusz, dlatego podjął współpracę z Bloody Disgusting i firmą Cineverse. Tak powstał film, który został oznaczony całą masą obostrzeń o bardzo brutalnych treściach. Do takiego stopnia, że kiedy wchodziłem do kina, pani od razu odradziła mi branie popcornu na seans tego filmu. A tutaj wiadomości mojego ziomka w obawie przed filmem tego typu. W kinie na wszelki wypadek znajdowali się również medycy, w razie gdyby omdlenia się powtórzyły, którzy, co zabawne, byli przebrani za Art the Clowna. Przed rozpoczęciem filmu prowadzący powiedział do nas: dobrego seansu, bo miły na pewno nie będzie. Teraz przejdźmy do samego filmu, oczywiście bez większych spoilerów. Terrifier 3 rozpoczyna się bardzo kontrowersyjną i mocną sceną i to właśnie ona była powodem tego, że ludzie opuszczali film już w pierwszych minutach. Co takiego musiało się wydarzyć na początku filmu, że ludzie postanawiają wyjść pomimo tego, że z premedytacją przyszli na tak okrutny slasher? Znajdują się tam sceny, które były głównym powodem, dla którego żadne studio nie chciało się podjąć wyprodukowania trzeciej odsłony tej brutalnej masakry. Bez spoilerowania powiem tylko, że Art the Clown nie oszczędza dosłownie nikogo, dlatego nie oszczędza również dzieci. I to właśnie wplątanie nieletnich w brutalny slasher było powodem największych kontrowersji. Sceny z dziećmi były głównym powodem opuszczania seansu. Wcale nie chodziło tutaj o poziom straszności tego filmu, ponieważ Terrifier jest horrorem, który nie jest straszny w standardowym tego słowa znaczeniu, ale wciąż jest to film przerażający z wielu powodów. Terrifier jest filmem z gatunku horror gore, czyli cała jego straszność polega na przedstawieniu jak najbardziej brutalnych scen przemocy. Twórca filmu posuwa się tutaj do granic, których świat kina zdecydowanie nie lubi przekraczać. Jest to poryta jazda bez trzymanki, która dla wielu ludzi może się okazać zbyt mocnym doświadczeniem i nie ma w tym nic dziwnego. Jeżeli w ciągu jednego seansu kilka osób opuści kino ze względu na drastyczność, to z pewnością jest to film przerażający. Twórca wielokrotnie przekracza tutaj pewien próg, do którego przyzwyczaiły nas slashery. Makabra jest tutaj na dużo wyższym poziomie i nie można tego odmówić tej produkcji. Jednak wciąż widać, że jest to tylko film i efekty specjalne. Niektóre produkcje w historii kina były oskarżane o to, że są prawdziwe ze względu na realistyczność brutalności. Tutaj nie ma na to miejsca, ponieważ Terrifier jest brutalny wręcz w taki abstrakcyjny sposób, totalnie nierealistyczny. Sceny mordu są tutaj bardzo długie i bardzo kreatywne, więc jeżeli masz opuścić film, to raczej dlatego, że tej przemocy na ekranie jest po prostu za dużo. Jeżeli jednak oglądałeś wiele filmów grozy, to mogę cię zapewnić, że Terrifier nie sprawi, że nagle zapłakany uciekniesz z kina. Wręcz przeciwnie, Terrifier może cię nawet trochę rozbawić, ponieważ to film pełen nie tylko chamskiej brutalności, ale także czarnego humoru.